Wydawnictwo Agora przedstawia Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, ze specjalnym wstępem profesora Jerzego Bralczyka. Czyta Jerzy Bralczyk. Poezję powinno się czytać głośno. Sam czytałem pana Tadeusza głośno, bo byłem wtedy małym dzieckiem, kiedy czytałem go po raz pierwszy. I jak to dziecko, czytałem głośno, być może nawet Sylabizowałem. Podobno, nawet kiedy już bardzo dobrze umiemy czytać, to też gdzieś w głowie czytamy sobie głośno, nie poruszając wprawdzie ustami, ale śledząc brzmienie poezji, brzmienie wiersza. Właściwie chyba tak do dzisiaj czytam pana Tadeusza, po cichu, dla siebie, ale głośno. Tak zresztą czytam, a nawet jeszcze bardziej. Czyli zupełnie na głos czytam inne wiersze, także obcojęzyczne, jeśli akurat ten język znam na tyle, że z grubsza znam wymowę słów w tym języku. I wydaje mi się, że to jest lektura właściwsza. Że poezję powinniśmy smakować poniekąd słysząc. W przypadku pana Tadeusza, w dzieła w moim przekonaniu absolutnego, jest to prawda wyjątkowa. Pan Tadeusz brzmi. Jeśli ja mogę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością, kocham ten tekst, to kocham go właśnie za język, za to, co w nim brzmi. Owszem, podoba mi się i humor pana Tadeusza, i dokładność w prezentacji zdarzeń, choć czasami Mickiewiczowi zdarza się tutaj drzymać. Jak to mówiono o hoberze, który też wpadał w pewne pobyłki, ale z grubsza jest to dokładne, skrupulatne nawet miejscami. Także za to, że tak dokładnie znał Mickiewicz nazwy a to zwierząt i głosów, które wydają a to roślin, ich barw tego w panu Tadeuszu jest ogromnie wiele, ale oczywiście nie za dużo. Dzięki temu możemy to sobie nie tylko wyobrazić, ale poniekąd poczuć. Pan Tadeusz daje nam mnogość, mnogość takich prostych, czystych, chciałbym się powiedzieć informacji o tym, jak wyglądała Litwa pod mikroskopem niemalże. Widzimy, słyszymy, czujemy jak, czym porastały pola. Litwy, co na nich kwitło, a także co się działo na niebie litewskim, co się działo w zaściankach. To wszystko wiemy, tego się dowiadujemy i prawie tam mieszkamy. Pan Tadeusz zaczyna się trochę dziwnie zaczyna się od Litwy. Litwo ojczyzno doboja. Właściwie dotyczy to terenu, które, który dzisiaj znajduje się na Białorusi. To jest pojewa to Białorusi. Napisał to emigrant z Rosji we Francji. Jak dużo jest na nawarstwień narodowych, a, a jednocześnie jest to tak, tak bardzo spójne. Ten świat jest przedstawiony całościowo. I w którymkolwiek momencie zajrzymy do Soplicowa czy do Dobrzyna, bo i tam się częściowo akcja dzieje. W którymkolwiek momencie jesteśmy u siebie, to może robić tylko wielka poezja. Język, na który czytelnik pobieżny nie zwraca aż takiej dużej uwagi, jest niezbywalną wartością. Nawet jeśli czasem zdarza się Mickiewiczowi coś, co dzisiaj uchodzi za błąd, jak na przykład forma wziąć. Albo taka konstrukcja, patrząc serce boli. To już w szkole oduczamy się takich konstrukcji. To jednak wierzymy, że możemy tak powiedzieć, bo Mickiewicz tak mówił. Mickiewicz mówił trochę inaczej niż my. To oczywiste, że ta polszczyzna kresowa brzmiała fonetycznie trochę inaczej, ale chyba nie powinniśmy tego aż tak odczytywać dzisiaj sobie na głos. Czy też w głowie. Inaczej stawiał akcenty. Mickiewicz mówił, na co wskazuje też rozłożenie akcentów w linijce, na przykład przyglądał się, a nie przyglądał się. Można to, jak to się mówi, zneutralizować, czytać to tak, że nie bardzo słyszymy, w którym miejscu ten akcent pada. Ale dobrze jest, jeśli go sobie troszkę przybliżamy. Są czasem takie tendencje, żeby słychać było język autora, ale no nie mamy nagrań Mickiewicza. Czasem myślę sobie, że może, może po kilkuset latach, może wymyślą naukowcy coś takiego, co pozwoli nam odzyskać wszystkie brzmienia, które kiedyś, kiedyś zostały słyszane przez naszych przodków i wypowiadane. Chciałbym usłyszeć kiedyś pana Tadeusza mówionego przez Mickiewicza, ale być może byłby to trochę inny tekst. Na razie on jest też mój i dla mnie jest najbardziej mój. I dlatego właśnie, i dlatego właśnie go czytam, i dlatego czytam go jeszcze raz i jeszcze raz głośno, i teraz już może nie tylko dla siebie. Adam Mickiewicz, Pantadeusz, czyli Ostatni Zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Księga pierwsza. Gospodarstwo. Treść. Powrót panicza. Spotkanie się najpierwsze w pokoiku, drugie u stołu. Ważna sędziego nauka o grzeczności. Podkomorzego uwagi polityczne nad modami. Początek sporu o kusego i Sokoła. Żale Wojskiego. Ostatni woźny trybunału. Rzut oka na ówczesny stan. Politycznej Litwy i Europy. Litwo, ojczyzno boja, Ty jesteś jak zdrowie. Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność Twą w całej ozdobie widzę i opisuję bo tęsknię po Tobie. Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z Jego wiernym ludem. Jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu iść zawrócone życie podziękować Bogu, tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łonu. Tymczasem Przenoś moje duszę utęsknioną Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, Szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, Do tych pól, malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, Gdzie bursztynowy świeżop gryka jak śnieg biała, Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała. A wszystko przepasane jakby wstęgą miedzą zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą. Wśród takich pól przed laty nad brzegiem ruczaju, na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju, stał dwór szlachecki. Z drzewa, lecz podmurowany. Świeciły się z daleka. Pobielane ściany, tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni to poli, co go bronią od wiatrów jesieni. Dum mieszkalny niewielki, lecz zewsząd hendogi, i stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi urządku, co pod strzechą zmieścić się nie może. Widać, że okolica obfita wezmorze, i widać z liczby kopic, co wzdłuż i wszerz smugów świecą gęsto, jak gwiazdy. Widać z liczby pługów, orzących wcześniej łany ogromne u goru czarnoziemne, zapewne należne do dworu, uprawne dobrze, na kształt ogrodowych grządek, że w tym domu dostatek mieszka. I porządek. Brama na wciąż otwarta przechodnio ogłasza, że gościnna. I wszystkich w gościnę zaprasza. Właśnie dwukonną bryką wjechał młody panek i obiegłszy dziedziniec. Zawrócił przed ganek, wysiadł z powozu. Konie porzucone same, szczypiąc trawy, ciągnęły powoli pod bramę. We dworze pusto, bo drzwi od ganku zamknięto za szczepkami i kołkiem zaszczepki przetknięto. Podróżny do folwarku nie biegł sług, zapytać, oddemknął, wbiegł do domu, pragnął go powitać dawno. Domu nie widział, bo w dalekim mieście kończył nauki. Końca doczekał nareszcie. Wbiega i okiem chciwie ściany starodawne ogląda czule, jako swe znajome dawne. Też same widzi sprzęty, też same obicia, z którymi się zabawiać lubił odpowicia, lecz mniej wielkie, mniej piękne, niż się dawniej zdały. I też same portrety. Na ścianach wisiały tu kościuszko, w czamarce krakowskiej, z oczyma podniesionymi w niebo, miecz oburącz trzyma. Takim był, gdy przysięgał na stopniach ołtarzów, że tym mieczem wypędzi z Polski trzech mocarzów, albo sam na nim padnie. Dalej, w polskiej szacie siedzi Rejtan. Żałośny po wolności stracie. W ręku trzyma nóż ostrzem zwrócony do łona, a przed nim leży Fedon i żywot katona. Dalej Jasiński, młodzian piękny i posępny. Obok korsak. Towarzysz jego nieodstępny stoją na szańcach Pragi, na stosach moskali, siekąc wrogów a Praga już się wkoło pali. Nawet stary, stojący zegar kurantowy w drewnianej szafie poznał uwniścia alkowy i z dziecinną radością pociągnął za sznurek, by stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek. Biegał po całym domu i szukał komnaty, gdzie mieszkał Dzieckiem będąc przed dziesięciu laty wchodzi, cofnął się, toczył zdumione źrenice po ścianach, w tej komnacie mieszkanie kobiece? Któż by tu mieszkał? Stary stryj nie był żonaty, a ciotka w Petersburgu mieszkała przed laty. To nie było ochmistrzyni pokój. Fortepiano, na nim Nuty i książki, wszystko porzucano niedbale i bezładnie nieporządek miły. Nie były rączki, co je tak rzuciły. Tuż i sukienka biała, świeżo skołka zdjęta do ubrania, na krzesła poręczu rozpięta, a na oknach donice z pachnącymi ziołki, granium, lewkonia, astry i fiołki. Podróżny stanął w jednym z okien. Nowe dziwo! W sadzie, na brzegu niegdyś zarosłym pokrzywą, był maleńki ogródek, ścieżkami porżnięty, pełen bukietów trawy angielskiej i mięty, drewniany, drobny, w cyfrę powiązany płotek płyskał się w wstążkami jaskrawych stokrotek. Grządki widać, że były świeżo. Polewane. Tuż stało wody pełne naczynie, blaszane, ale nigdzie nie widać było ogrodniczki. Tylko co wyszła, jeszcze kołyszą się drzwiczki świeżo trącone. Blisko drzwi ślad widać nóżki na piasku, bez trzewika i pończoszczki. Na piasku drobnym, suchym, białym, na kształt śniegu, ślad wyraźny, lecz lekki. Odgadniesz, że w biegu chybkim był zostawiony nóżkami drobnymi od kogoś, co zaledwie dotykał się ziemi. Podróżny długo w oknie stał, patrząc, dumając, wonnymi powiewami kwiatów oddychając, oblicza aż na krzaki skłonił, oczyma ciekawymi po drożynach gonił i znowu je na drobnych śladach zatrzymywał. Myślał o nich i czyje były, odgadywał. Przypadkiem oczy podniósł i tuż na parkanie stała. Młoda dziewczyna. Białe jej ubranie, wysmukłą postać tylko aż do piersi kryje, odsłaniając ramiona i łabędzią szyję. W takim litwinka tylko chodzić zwykła zrada. w takim nigdy nie bywa od mężczyzny widziana, więc, choć świadka nie biała, założyła ręce na piersiach, przydawając zasłony sukience. Włos wpuklenie rozwity, lecz w węzełki małe pokręcony, schowany w drobne strączki białe, dziwnie ozdabiał głowę, bo od słońca blasku świecił się jak korona na świętych obrazku. Twarzy nie było widać. Zwrócona na pole, szukała kogoś okiem daleko, na dole, ujrzała, zaśmiała się i klasnęła w dłonie, jak biały ptak. Zleciała z parkanu na błonie i wionęła ogrodem przez płotki, przez kwiaty i po desce opartej o ścianę komnaty, nim spostrzegł się, wleciała przez okno, świecąca, nagła, cicha i lekka, jak światłość miesiąca, nucąc. Chwyciła suknię, biegła do zwierciadła, wtem ujrzała młodzieńca i z rąk jej wypadła suknia, a twarz od strachu i dziwu pobladła. Twarz podróżnego barwą spłonęła rumiano jak obłok, gdy z jutrzenką napotka się ranną skromny młodzieniec oczy zmrużył i przysłonił, chciał coś mówić, przepraszać, tylko się ukłonił i cofnął się. Dziewica krzyknęła, boleśnie, niewyraźnie, jak dziecko przestraszone we śnie. Po duży zląkł się, spojrzał, lecz już jej nie było. Wyszedł zmieszany, i czuł, że serce mu biło głośno, i sam nie wiedział, czego miało śmieszyć to, dziwaczne spotkanie, czy wstydzić, czy cieszyć. Tymczasem na folwarku nie uszło baczności, że przedganek zajechał któryś z nowych gości. Już konie w stajnie wzięto, już im hojnie dano, jako w porządnym domu i obrok i siano, bo sędzia nigdy nie chciał według nowej mody odsyłać konie gości Żydom do gospody. Słudzy... Nie wyszli witać, ale nie myśl wcale, aby w domu sędziego służono niedbale. Słudzy czekają, nim się pan wojski ubierze, który teraz za dobem urządzał wieczerze. On pana zastępuje i on w niebytności pana zwykł sam przyjmować i zabawiać gości, daleki krewny pański i przyjaciel domu. Widząc gościa, na folwark dążył po Kryjomu, bo nie mógł wyjść spotykać w tkackim Pudermanie. Wdział więc jak mógł najprędzej niedzielne ubranie, nagotowane z rana, bo od rana wiedział, że u wieczerzy będzie z mnóstwem gości siedział. Pan Wojski poznał z dala, Ręce rozkrzyżował i z krzykiem podróżnego ściskał i całował. Zaczęła się ta prędka, zmieszana rozmowa, w której lat kilku dzieje chciano zamknąć w słowa krótkie i poplątane, w ciąg powieści, pytań, wykrzykników i westchnień, i nowych powitań. Gdy się pan Wojski dosyć napytał, nabadał, na samym końcu. Dzieje tego dnia, powiadał. Dobrze, mój Tadeuszu, bo tak nazywano młodzieńca, który nosił Kościuszkowskie, miano na pamiątkę, że w czasie wojny się. Urodził. Dobrze, mój Tadeuszu, że się dziś nagodził do domu, właśnie kiedy mamy panien wiele. Stryjaszek myśli wkrótce sprawić ci wesele. Jest z czego wybrać. U nas towarzystwo liczne. Od kilku dni zbiera się na sądy graniczne dla skończenia dawnego z panem hrabią sporu. I pan hrabia ma jutro sam zjechać do dworu. Pod komorzy już zjechał. Z żoną i z córkami. Młodzież poszła do lasu bawić się strzelbami, a starzy i kobiety żniwo oglądają pod lasem i tam pewnie na młodzież czekają. Pójdziemy, jeśli zechcesz, i wkrótce spotkamy stryjażka, podkomorstwo i szanowne damy. Pan Wojski z Tadeuszem idą pod las drogą i jeszcze się dowoli Nagadać nie mogą. Słońce ostatnich kresów nieba dochodziło. Mniej silnie, ale szerzej niż we dnie świeciło całe, zaczerwienione, jak zdrowe oblicze gospodarza, gdy prace skończywszy rolnicze, na spoczynek powraca. Już krog prowincisty spuszcza się na wierzch boru, i już pobrok. Mglisty, napełniając wierzchołki i gałejzie drzewa, cały las wiąże w jedno, jakoby zlewa, i bur czernił się na kształt ogromnego gmachu, słońce na nim, czerwone jak pożar na dachu, wtem zapadło do głębi. Jeszcze przez konary błysnęło, jako świeca przez okienic szpary i zgasło. I wnet sierpy, gromadnie dzwoniące we zbożach i grabliska, suwane po łące, ucichły i stanęły. Tak pan sędzia każe. U niego ze dniem kończą pracę gospodarze. Pan świata wie, jak długo pracować potrzeba. Słońce, jego robotnik. Kiedy znidzie z nieba, czas i ziemianinowi ustępować z pola. Tak zwykł mawiać pan sędzia. A sędziego wola była ekonomowi poczciwemu święto. Bo nawet wozy, w które już składać zaczęto kopę żyta, niepełne jadą do stodoły. Cieszą się z nadzwyczajnej ich lekkości woły. Właśnie z lasu wracało towarzystwo całe wesoło, lecz w porządku. Naprzód dzieci małe z dozorcą. Potem sędzia szedł z podkomorzyną. Obok pan podkomorzy otoczon rodziną panny tuż za starszymi, a młodzież na boku. Panny szły przed młodzieżą o jakie pół kroku, tak każe przyzwoitość. Nikt tam nie rozprawiał o porządku, nikt mężczyzn i dam nie ustawiał, a każdy mimowolnie porządku pilnował. Bo sędzia w domu dawne obyczaje chował i nigdy nie dozwalał, by chybiano względu dla wieku, urodzenia, rozumu, urzędu. Tym ładem, Domy i narody słyną, z jego upadkiem domy i narody giną. Więc do porządku wykli domowi i słudzy, i przyjezdny gość, krewny albo człowiek cudzy, gdy sędziego nawiedził, skoro pobył mało, przejmował zwyczaj, którym wszystko oddychało. Krótkie były sędziego z synowcem witania. Dał mu poważnie rękę do pocałowania, i w skroń, ucałowawszy, uprzejmie pozdrowił. A choć przez wzgląd na gości niewiele z nim mówił, widać było złe który które wylotem kontusza otarł prędko, jak kochał pana Tadeusza. W ślad gospodarza. Wszystko ze żniwa i z moru, i z łąk, i z pastwisk razem wracało do dworu. Tu owiec trzoda becząc w ulicę się tłoczy i wznosi chmurę pyłu. Dalej zwolna kroczy stado cielic tyrolskich z mosiężnymi dzwonki. Tam konie rżące lecą ze skoszonej łąki. Wszystko bieży ku studni której ramię z drzewa raz wraz skrzypi i napój w koryta rozlewa. Sędzia, choć utrudzony, chociaż w gronie gości, nie chybił gospodarskiej ważnej powinności. Udał się sam ku studni. Najlepiej z wieczora gospodarz widzi, w jakim stanie jest obora. Dozoru tego nigdy sługom nie poruczy, bo sędzia wie, że oko Pańskie konia tuczy. Wojski z woźnym protazem ze świecami w sieni stali i rozprawiali. Nieco poróżnieni, bo w niebytność wojskiego woźny pokryjomu kazał stoły z wieczerzą powynosić z domu i ustawić co prędzej w pośrodku zamczyska którego widne były pod lasem zwaliska. Po cóż te przenosiny? Pan Wojski się krzywił i przepraszał sędziego. Sędzia się zadziwił, lecz stało się już późno i trudno zaradzić. Wolał gości przeprosić i w pustki prowadzić. Po drodze woźny ciągle sędziemu tłumaczył, dlaczego urządzenie pańskie przeinaczył. We dworze żadna izba nie ma obszerności dostatecznej dla tylu tak szanownych gości. W zamku sień wielka, jeszcze dobrze zachowana, sklepienie całe. Wprawdzie pękła jedna ściana, okna bez szyb, lecz latem nic to nie zawadzi, bliskość piwnic wygodna służącej czeladzi. Tak mówiąc, na sędziego Brugał. Widać z miny, że miał i taił inne, ważniejsze przyczyny. O dwa tysiące kroków zabek stał za domem, okazały budową, poważny ogrobem, dziedzictwo starożytnej rodziny Horeszków. Dziedzic zginął był w czasie krajowych. Zamieszków, dobra całe zniszczone sekwestrami rządu, ładności opieki, wyrokami sądu, w cząstce spadły dalekim krewnym pokondzieli, a resztę rozdzielono między wierzycieli. Zamku żaden wziąć nie chciał, Po w szlacheckim stanie trudno było wyłożyć koszt na utrzymanie, lecz rabia... Sąsiad bliski, gdy wyszedł z opieki, panicz bogaty, krewny Horeszków daleki, przyjechawszy z wojażu, upodobał mury, tłumacząc, że gotyckiej są architektury. Choć sędzia z dokumentów przekonywał o tym, że architekt był majstrem z willa, nie zaś gotem. Dość, że hrabia chciał zamku. Właśnie i sędziemu przyszła nagle taż chętka, nie wiadomo czemu. Zaczęli procesy w ziemstwie, potem w głównym sądzie, w senacie, znowu w ziemstwie i w guberskim rządzie. Wreszcie po wielu kosztach i ukazach licznych sprawa wróciła znowu do sądów granicznych. Słusznie Woźny powiadał, że w zamkowej sieni zmieści się i palestra i goście proszeni. Sień wielka jak refektarz z wypukłym sklepieniem. Na filarach podłoga wysłana kamieniem, ściany bez żadnych ozdób, ale mur hendogi. Sterczały w sarnie i jelenie rogi z napisami. Gdzie, kiedy te łupy zdobyte? Tuż! Myśliwców herbowne klejnoty wyryte i stoi wypisany każdy po imieniu. Herb Horeszków, półkozic, jaśniał na sklepieniu. Goście weszli w porządku i stanęli kołem. Podkomorzy Najwyższe brał miejsce za stołem, z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy. Idąc, kłaniał się damom, starcom i młodzieży. Przy nim stał kwestarz. Sędzia tuż przy Bernardynie, Bernardyn zmówił krótki pacierz po łacinie, mężczyznom dano wódkę. W ten czas wszyscy siedli i hołodziec litewski, milcząc, żwawo jedli. Pan Tadeusz, choć młodzik, ale prawem gościa wysoko, siadł przy damach, obok jego mościa, między nimi z jedno, Pozostało puste miejsce, jak gdyby na kogoś czekało. Stryj nieraz na to miejsce i na drzwi poglądał, jakby czyjegoś przyjścia był pewny i żądał. I Tadeusz wzrok stryjaku drzwiom odprowadzał i z nim na miejscu pustym oczy swe osadzał. Dziwna rzecz. Miejsca wkoło. Są siedzeniem dziewic, na które mógłby spojrzeć bez wstydu królewic. Wszystkie zacnie zrodzone, każda młoda, ładna. Tadeusz tam pogląda, gdzie nie siedzi żadna. To miejsce jest zagadką. Młódź lubi zagadki. Roztargniony do swojej nadobnej sąsiadki ledwie słów kilka wyrzekł do podkomorzadki. Nie zmienia jej talerzów, nie nalewa szklanki i panien, nie zabawia. Przez rozmowy grzeczne, z których by wychowanie poznano stołeczne. To jedno puste miejsce, nęci go imami. Już nie puste, bo on je napełnił myślami. Po tym miejscu bierało domysłów tysiące, jako po deszczu żabki na samotnej łące. Wśród nich jedna króluje postać. Jak w pogodę lilia Jeziór skroń białą, wznosząca nad wodę. Dano trzecią potrawę. Wtem pan podkomorzy, wlawszy kropelkę wina w szklankę panny róży, a młodszej, przysunąwszy z talerzem ogórki, rzekł — Muszę ja wam służyć, moje panny córki, choć stary i niezgrabny. Zatem się rzuciło kilku młodych od stołu i pannom służył. Sędzia z boku rzuciwszy wzrok na Tadeusza i poprawiwszy nieco wylotów kontusza, nalał węgrzyna i rzekł: Dziś nowym zwyczajem my na naukę młodzież do stolicy dajemy. Nie przeczym, że nasi synowie i wnuki mają od starych więcej książkowej nauki, ale. Co dzień postrzegam, jak młód cierpi na tym, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem. Dawniej na dwory pańskie jechał szlachcic młody. Ja sam lat dziesięć byłem dworskim wojewody ojca podkomorzego, mościwego pana, mówiąc mu ścisnął za kolana. On mnie radą do usług publicznych sposobił, Z opieki nie wypuścił, aż człowiekiem zrobił. W mym domu wiecznie będzie jego pamięć droga. Co dzień za duszę jego proszę pana Boga, Jeśli tyle na jego nie korzystał dworze, jak drudzy i wróciwszy w domu ziemię orze. Gdy inni więcej godni wojewody względów doszli potem najwyższych krajowych urzędów, przynajmniej Tom skorzystał, że mi w moim domu nikt nigdy nie zarzuci, bym uchybił komu w uczciwości, w grzeczności, a ja powiem śmiało. Grzeczność nie jest nauką łatwą, ani małą, nie łatwą. Bo nie na tym kończy się jak nogą zręcznie wierzgnąć, z uśmiechem witać lada kogo, bo taka grzeczność modna, zda mi się kupiecka, ale nie staropolska, ani też szlachecka. Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna, bo nie jest bez grzeczności miłość, dziecinna i wzgląd męża dla żony przy ludziach. I pana. Dla sług swoich, a w każdej jest pewna odmiana trzeba się długo uczyć, ażeby nie zbłądzić i każdemu powinną uczciwość wyrządzić. I starzy się uczyli. U panów rozmowa była to historia żyjąca, krajowa, a między szlachtą dzieje domowe powiatu. Dawano przez to poznać szlachcicowi bratu, że wszyscy o nim wiedzą, lekce go nie ważą. Więc szlachcic obyczaje swe trzymał pod strażą. Dziś człowieka nie pytaj, co za, czy kto go rodzi, z kim on żył, co porabiał. Każdy, gdzie chce, wchodzi, byle nie szpieg rządowy i byle nie w nędzy. Jaków Wespazyjanus nie wochał pieniędzy i nie chciał wiedzieć skąd są, z jakich rąk i krajów, tak nie chcąc dać człowieka rodu, obyczajów. Dość, że ważny i że się stępal na nim widzi. Więc szanują przyjaciół, jak pieniądze Żydzi. To mówiąc, sędzia gości obejrzał porządkiem, bo choć zawsze i płynnie mówił i z rozsądkiem wiedział, że niecierpliwa młodzież teraźniejsza, że ją nudzi rzecz długa, choć najwymowniejsza. Ale wszyscy słuchali. W milczeniu głębokim. Sędzia Podkomorzego zdał się radzić okiem, podkomorzy pochwałą rzeczy nie przerywał, ale częstym skinieniem głowy potakiwał. Sędzia milczał, on jeszcze skinieniem przyzwalał, więc sędzia jego puchar i swój kielich nalał i dalej mówił. Grzeczność nie jest rzeczą małą. Kiedy się człowiek uczy ważyć, jak. Przystało drugich wiek, urodzenie, cnoty, obyczaje. W ten czas i swoją ważność. Zarazem poznaje. jako na szalach, żebyśmy nasz ciężar poznali, musim kogoś posadzić na przeciwnej szali. Zaś godna jest wasz uwagi osobnej, grzeczność, którą powinna młódź dla płci nadobnej. Zwłaszcza, gdy zacność domu, fortuny, szczodroty, objaśniają wrodzone wdzięki i przymioty. Stąd droga do afektów i stąd się kojarzy wspaniały domów sojusz. Tak myślili starzy, a zatem tu pan sędzia nagłym zwrotem głowy skinął na Tadeusza, rzucił wzrok surowy. Znać było, że przychodził już. Do wniosków mowy Wtem Brząknął w tabakierę złotą Pod komorzy i rzekł Mój sędzio Dawniej było jeszcze gorzej Teraz nie wiem Czy moda nas starych zmienia Czy młodzież lepsza Ale widzę mniej zgorszenia Ach, ja pamiętam czasy, kiedy do ojczyzny pierwszy raz zawitała moda francuszczyzny, gdy raptem paniczyki młode z cudzych krajów wtargnęli do nas hordą gorszą od nogajów, prześladując w ojczyźnie Boga, przodków wiarę, prawa i obyczaje, nawet suknie stare. Żałośnie było widzieć wyżółkłych młokosów, Gadających przez nosy, a często bez nosów, opatrzonych w broszurki i w różne gazety, głoszących nowe wiary, prawa, toalety. Miała nad umysłami wielką moc ta tłuszcza, bo Pan Bóg, kiedy karę na naród przepuszcza, odbiera naprzód rozum od obywateli. I tak mędrsi, Piercy komu oprzeć się nie śmieli i zląk ich się jak dżumy, jakiej cały naród, bo już sam wewnątrz siebie czuł choroby zaród. Krzyczano na modnisiów, a brano z nich wzory. Zmieniano wiarę, mowę, prawa i ubiory. Była to maszkarada, zapustna swawola, po której miał przyjść wkrótce wielki post. Nie wola. Pamiętam, chociaż byłem w ten czas małe dziecię, kiedy do ojca mego w ośmiańskim powiecie przyjechał pan Podczaszyc na francuskim wózku. Pierwszy człowiek, co w Litwie chodził po francusku. Biegali wszyscy za nim, jakby za rarogiem. Zazdroszczono domowi, przed którego progiem stanęła Podczaszyca dwukolna drindulka, która się po francusku zwała karyjulka. Zamiast lokajów, w kielni siedziały dwa pieski, a na kozłach niemczysko chude na kształt deski. Nogi miał długie, cienkie jako odchmielutyki w pończochach ze srebrnymi klabrami trzewiki, peruka z harbajem zawiązanym w miechu. Starzy na onek wiparz parskali ze śmiechu, a chłopi żegnali się, mówiąc, że po świecie jeździ wenecki diabeł w niemieckiej karecie. Sam Podczaszyc, jaki było pisywać, długo dosyć, że nam się zdawał małpą lub papugą w wielkiej perucy, którą do złotego runa on lubił porównywać, a my do kołtuna. Jeśli kto i czuł w ten czas, że polskie ubranie piękniejsze jest niż obcej mody, małpowanie milczał. Bo by krzyczała młodzież, że przeszkadza kulturze, że tamuje progresy, że zdradza. Taka była przesądów owoczesnych władza. Podczaszyc zapowiedział, że nas reformować, cywilizować będzie i konstytuować. Ogłosił nam, że jacyś Francuzi wymowni zrobili wynalazek, iż ludzie są równi. Choć o tym dawno w pańskim pisano zakonie i każdy ksiądz tożsamość gada na Ambonie. Nauka dawną była. Szło jej pełnienie, lecz w ten czas panowało takie oślepienie, że nie wierzono rzeczom najdawniejszym w świecie, jeśli ich nie czytano w francuskiej gazecie. Podczaszyc mimo równość wziął tytuł markiża. Wiadomo, że tytuły przychodzą z Paryża, a na ten czas tam w modzie był tytuł markiża. Jakoż kiedy się moda odmieniła z laty, ten, że sam markisz przybrał tytuł demokraty. Wreszcie z odmienną modą pod Napoleonem demokrata przyjechał z Paryża baronem. Gdyby żył dłużej, może nową alternatą z barona przechrzciłby się kiedyś demokratą, bo Paryż często mody odmianą się chlubi. A co Francuz wymyśli, to Polak polubi. Chwała Bogu, że teraz, jeśli nasza młodzież wyjeżdża za granicę, to już nie po nie szukać prawodawstwa w drukarskich kramarniach lub wymowy uczyć się w paryskich kawiarniach. Bo teraz Napoleon, człowiek mądry, a prędki, nie daje czasu szukać mody i gawędki. Teraz grzmi oręż, a nam starym serca rosną, że znowu o Polakach tak na świecie głośno. Jest sława, a więc będzie i rzecz pospolita. Zawżdy z wawrzynów drzewo wolności wykwita. Tylko smutno, że namach tak się lata wleko w nieczynności. A oni tak zawsze daleko. Tak długo czekać, nawet tak rzadka nowina. Ojcze robaku, ciszej rzekł do Bernardyna, słyszałem żeś. Zaniemna odebrał wiadomość. Może też co o naszym wojsku wie, jego mość? Nic a nic, odpowiedział robak obojętnie. Widać było, że słuchał rozmowy niechętnie. Mnie polityka nudzi. Jeżeli z Warszawy mam list, to rzecz zakonna. To są nasze sprawy, bernardyńskie. Cóż o tym gadać u wieczerzy? Są tu świadcy, do których nic to nie należy. Tak mówiąc, Spojrzał z zyzem, gdzie wśród biesiadników siedział gość Moskal. Był to pan kapitan Ryków, stary żołnierz, stał w bliskiej wiosce na kwaterze, pan sędzia go przez grzeczność prosił na wieczerze. Ryków jadł smaczno, mało wdawał się w rozmowę, lecz na wzmiankę Warszawy rzekł, podniósłszy głowę. Pan podkomorzy, oj wy. Pan zawsze ciekawy o Bonaparta. Zawsze wam tam do Warszawy, ha. Ojczyzna. Ja nie szpieg. A po polsku umiem. Ojczyzna. Ja to czuję wszystko. Ja rozumiem, wy Polaki i ja Ruski. Teraz się nie bijem Jest armistycjum, to my razem jemy i pijemy. Często na awanpostach nasz z Francuzem gada, pije wódkę, jak krzyknął ura kanonada. Ruskie przysłowie, z kim się bije, tego lubię. Gładzi dróżkę jak po duszy, a bij jak po szubie. Ja mówię, będzie wojna u nas. No majora płuta, adiutant sztabu przyjechał za wczora. Gotować się do marszu. Pójdziemy czy pod turka, czy na Francuza. Oj, ten, bo figurka. Bez suworowa to on może nazwy tuza. U nas półku gadano, jak szli na Francuzę, że Bonapart czarował. No, taki Suwarów czarował. Takie były czary przeciw czarów. Raz w bitwie, gdzie podział się szukać Bonaparta, a on zmienił się w lisa. Tak Suwarów w Harta. Tak Bonaparte znowu w kota się przerzuca, dalej drżeć pazurami, a Suwarów wkuca. Obaczcież, co się stało w końcu z Bonapartą. Turyków przerwał i jadł. Wtem, z potrawą czwartą, wszedł służący i raptem boczne drzwi otwarto. Weszła nowa osoba, przystojna i młoda. Jej zjawienie się nagłe, jej wzrost i uroda, jej ubiór zwrócił oczy. Wszyscy ją witali, prócz Tadeusza widać, że ją wszyscy znali. Gibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, gors, wycięty kołnierzyk z koronek, rękawki krótkie, w ręku Kręciła wachlarz dla zabawki, bo nie było gorąca. Wachlarz pozłocisty powiewając, rozlewał deszcz i rzęsisty, głowa do włosów. Włosy pozwijane w kręgi, w pukle i przeplatane różowymi stęgi. Pośród nich brylant, niby zakryty od oczu, świecił się jako gwiazda w komety warkoczu. Słowem, ubiór galowy. Szeptali niejedni, że zbyt wykwintny na wieś i na dzień powszedni, że choć suknia krótka oko nie zobaczy, bo biegła bardzo szybko, suwała się raczej, jako osóbki, które na trzy królskie święta przesuwają w jasełkach ukryte chłopięta. Biegła i wszystkich lekkim witając ukłonem, chciała usiąść na miejscu sobie zostawionym. Trudno było, bo krzeseł dla gości nie stało na Czterech ławach, czterej rzędy siedziało. Trzeba było rzęd ruszyć lub ławę przeskoczyć. Zręcznie między dwie ławy umiała się wtłoczyć, a potem między rzędem siedzących i stołem, jak bilardowa kula, toczyła się kołem. W biegu dotknęła blisko naszego młodziana, uczepiwszy falbanu o czyjeś kolana. Pośliznęła się nieco i w tym roztargnieniu na pana Tadeusza wsparła się ramieniu, przeprosiwszy go grzecznie, na miejscu swem siadła pomiędzy nim i stryjem, ale nic nie jadła, tylko się wachlowała. To wachlarza trzonek kręciła, to kołnierzyk z brabanckich koronek poprawiała, to lekkim dotknieniem się ręki muskała włosów pukle i wstąg jasnych pęki. Ta przerwa rozmów trwała już minut ze cztery. Tymczasem w końcu stoła naprzód ciche szmery, a potem się zaczęły wpółgłośne rozmowy. Mężczyźni rozsądzali swe dzisiejsze łowy. Asesora z rejentem wzmogła się uparta, coraz głośniejsza kłótnia o kusego harta, którego posiadaniem pan rejent się szczycił i utrzymywał, że on zająca pochwycił. Asesor zaś dowodził na złość rejentowi, że ta chwała należy hartu Sokołowi, pytano zdania innych, więc wszyscy dokoła brali stronę kusego albo też Sokoła. Ci jak znawcy, ci znowu jak naoczne świadki. Sędzia na drugim końcu do nowej sąsiadki rzekł półgłosem: Przepraszam, musieliśmy siadać, niepodobna wieczerzy na później odkładać. Goście głodni chodzili daleko na pole. Myśliłem, że dziś z nami nie będziesz przy stole. To rzekłszy, spod komorzym, przy pełnym kielichu o politycznych sprawach rozmawiał po cichu. Gdy tak były zajęte stołu strony obie, Tadeusz przyglądał się nieznanej osobie. Przypomniał, że za pierwszym na miejsce wejrzeniem odgadnął zaraz, czyim miało być siedzeniem. Rumienił się, serce mu biło nadzwyczajnie, Więc rozwiązane widział swych domysłów tajnie. Więc było przeznaczono, by przy jego boku usiadła owa piękność, widziana w pobroku. Wprawdzie zdała się teraz wzrostem dorodniejsza, bo ubrana, a ubiór powiększa i zmniejsza. I włos u tamtej widział krótki jasnozłoty, a u tej krótsze, długie zwijały się sploty. Kolor musiał pochodzić od słońca promieni, którymi przy zachodzie wszystko się czerwieni. Twarzy wówczas nie dostrzegł. No, a zbyt rychło znikła, ale myśl twarz nadobną, odgadywać zwykła. Myślił, że pewnie miała czarniutkie oczęta, białą twarz, usta kraśne, jak wiśnie bliźnięta. U tej znalazł podobne oczy, usta, lica. W wieku może by była największa różnica. Ogrodniczka dziewczynką zdawała się małą, a pani ta mm, niewiastą już w latach dojrzałą. Lecz młodzież o piękności metrykę nie pyta, bo młodzieńcowi młoda jest każda kobieta, chłopcowi każda piękność za się rówiennicą, a niewinnemu każda kochanka dziewicą. Tadeusz, chociaż liczył lat blisko dwadzieście i od dzieciństwa mieszkał w Wilnie, wielkim mieście, miał za dozorce księdza, który go pilnował. I w dawnej surowości prawidłach wychował. Tadeusz zatem przywiózł w strony swe rodzinne duszę czystą, myśl żywą i serce niewinne, ale razem niemałą chętkę do woli. Z góry już robił projekt, że sobie pozwoli używać na wsi długo wzbronionej swobody. Wiedział, że był przystojny. Czuł się rześki, młody, a w spadku po rodzicach Wziął czerstwość i zdrowie. Nazywał się Soplica. Wszyscy Soplicowie są, jak wiadomo, krzepcy, otyli i silni, do żołnierki jedyni, w naukach mniej pilni. Tadeusz się od przodków swoich nie odrodził. Dobrze, na koniu jeździł, pieszo, dzielnie chodził. Tępy nie był. Lecz mało w naukach postąpił, choć stryj na wychowanie niczego nie skąpił. On wolał z flinty strzelać albo szablą robić. Wiedział, że go myślano do wojska sposobić, że ojciec w testamencie wyrzekł taką wolę. Ustawicznie do bębna tęskił siedząc w szkole, ale stryj nagle pierwsze zamiary odmienił. Kazał, aby przyjechał i aby się żenił i objął gospodarstwo. Przyrzekł na początek dać małą wieś, a potem cały swój majątek. Te wszystkie Tadeusza cnoty i zalety ściągnęły wzrok sąsiadki. Uważnej kobiety zmierzyła jego postać kształtną i wysoką, jego ramiona silne, jego pierś, szeroką. I w twarz spojrzała, z której wytryskał rumieniec, ilekroć z jej oczyma spotkał się młodzieniec. Bo z pierwszej lękliwości całkiem już ochłonął i patrzył wzrokiem śmiałym, w którym ogień płonął. Również patrzyła ona, i cztery źrenice gorzały przeciw sobie, jak roratne siewiece. Pierwsza z nim po francusku. Zaczęła rozmowy, wracał z miasta, ze szkoły, więc o książki nowe, o autorów pytała Tadeusza zdania i ze zdań wyciągała na nowo pytania. Cóż, gdy potem zaczęła mówić o malarstwie, o muzyce, o tańcach, nawet o rzeźbiarstwie. Dowiodła, że zna równie pędzel, nuty, drukiarz. Osłupiał Tadeusz na tyle nauki, lękał się, by nie został pośmiewiska celem i jąkał się jak żaczek przed nauczycielem. Szczęściem, że nauczyciel ładny i niesrogi. Odgadnęła sąsiadka powód jego trwogi. Wszczęła rzecz o mniej trudnych i mądrych przedmiotach, o wiejskiego pożycia, nudach i kłopotach, i jak bawić się trzeba, i jak czas podzielić by życie uprzyjemnić i wieś rozweselić. Tadeusz odpowiadał, śmielej rzecz szła dalej. W pół godziny już byli z sobą poufali, zaczęli nawet małe żarciki i sprzeczki. W końcu stawiła przed nim trzy z chleba gałeczki, trzy osoby na wybór. Wziął najbliższą sobie. Podkomorzanki na to zmarszczyły się obie, sąsiadka zaśmiała się lecz, nie powiedziała, kogo owa szczęśliwa gałka oznaczała. Inaczej bawiono się w drugim końcu stoła. Bo tam wzmógłszy się nagle, stronicy sokoła na partyję kusego bez litości wsiedli. Spór był wielki, już potraw ostatnich nie jedli. Stojąc i pijąc, obie kłóciły się strony. A najstraszniej pan rejent był zacietrzewiony. Jak raz zaczął, bez przerwy rzecz swoje tokował i gestami ją bardzo dobitnie malował. Był dawniej adwokatem pan rejent, bolesta. Zwano go kaznodzieją że zbyt lubił gesta. Teraz ręce przy boku miał, w tyłu wyjął łokcie, spod ramion wytknął palce i długie paznokcie, przedstawiając dwa smycze hartów tym obrazem. Właśnie rzecz kończył. Wycz, ha! Puściliśmy razem ja asesor, razem, jakoby dwa kurki jednym palcem spuszczone u jednej dwórurki. Wycz, ha! Poszliazając jak struna smyk w pole, psy tuż. To mówiąc, Ręce ciągnął wzdłuż po stole i palcami ruch hartów przedziwnie udawał. Psy tu i Od lasu odsadzili kawał soku. Smyk naprzód, rączy pies lecz zagorzalec. Wysadził się przed kusy tyle o palec. Wiedziałem, że spuduje szara gracz nie lada. Czchał niby prosto w pole, za nim psów gromada. Gracz szarak, skoro poczuł wszystkie harty w kupie, Stręk na prawo, koziołka z nim w prawo, psy głupie, a on znowu fajt w lewo. Jak wytnie dwa susy, psy za nim fajt na lewo, on w las, a mój kusy zap! Tak krzycząc pan rejent na stół pochylony, z palcami swymi zabiegł aż do drugiej strony. I zap! Tadeuszowi wrzasnął tuż nad uchem. Tadeusz i sąsiadka tym głosu wybuchem znienacka, przestraszeni właśnie w pół rozmowy odstrychnęli od siebie mimowolnie głowy jako wierzchołki drzewa powiązane z połem, gdy je wicher rozerwie i ręce pod stołem blisko siebie leżące wstecz nagle uciekły i dwie twarze w jeden się rumieniec oblekły. Tadeusz, by nie zdradzić swego roztargnienia, prawda, rzekł mój Rejęcio, prawda, bez wątpienia kusy, piękny hart z kształtu, jeśli równie chwytny. Chwytny? krzyknął pan Rejęt. Mój pies faworytny, żeby nie miał być chwytny? Więc Tadeusz znowu cieszył się, że tak piękny pies nie ma na rowu, żałował, że go tylko widział idąc z lasu i że przymiotów jego poznać nie miał czasu. Na to zadrżał asesor. Puścił z rąk kieliszek, utopił w Tadeusza wzrok jak bazyliszek. Asesor mniej krzykliwy i mniej był ruchawy od rejenta, szczuplejszy i mały z postawy, lecz straszny na reducie balu i sejmiku, bo powiadano o nim marządło w języku. Tak dowcipne żarciki umiał komponować, iżby je w kalendarzu można wydrukować. Wszystkie złośliwe, ostre, dawniej człek, dostatni schedę ojca swojego i majątek bratni. Wszystko strwonił, na wielkim figurując świecie. Teraz wszedł w służbę rządu, by znaczyć w powiecie. Lubił bardzo myślistwo. Już to dla zabawy... Już to, że odgłos trąbki i widok obławy przypominał mu jego lata młodociane, kiedy miał strzelców licznych i psy zawołane, teraz mu z całej psiarni dwa harty zostały. I jeszcze z tych jednemu chciano przeczyć chwały. Więc zbliżył się i, zwolna gładząc faworyty, zrzekł z uśmiechem, a był to uśmiech jadowity: Hart. Bez ogona jest jak szlachcic bez urzędu. Ogon też znacznie hartą pomaga do pędu, a pan kusość. Uważasz za dowód dobroci? Zresztą zdać się możemy na sąd pańskiej cioci. Choć pani Telimena mieszkała w stolicy i bawi się niedawno, w naszej okolicy lepiej zna się na łowach niż myśliwi młodzi. Tak to nauka sama z latami przychodzi. Tadeusz, na którego niespodzianie spadał, grom taki wstał zmieszany, chwilę nic nie gadał, lecz patrzył na rywala coraz straszniej, srożej. W tem wielkim szczęściem dwakroć kichnął pod komorzy. – Wimat! – krzyknęli wszyscy. On się wszystkim skłonił i zwolna w tabakierę palcami zadzwonił. Tabakiera ze złota, z brylantów oprawa, a w środku jej był portret króla Stanisława. Ojcu podkomorzego sam król ją darował. Po ojcu podkomorzy godnie ją piastował. Gdy w nią dzwonił, znak dawał, że miał głos zabierać. Umilkli wszyscy i ust nie śmieli otwierać. On rzekł. Wielmożni szlachta, bracia dobrodzieje, forum myśliwskim tylko są łąki i knieje, więc ja w domu podobnych spraw nie decyduję i posiedzenie nasze na jutro solwuję i dalszych replik stronom dzisiaj nie dozwolę. Woźny, odwołaj sprawę na jutro na pole. Jutro i hrabia z całym myśliwstwem tu zjedzie i waszeć. Z nami ruszysz sędzio, mój sąsiedzie i pani Telimena, i panny, i panie. Słowem, zrobim na urząd wielkie polowanie, i Wojski towarzystwa nam też nie odmówi. To mówiąc, tabakierę podawał starcowi. Wojski na ostrym końcu, wśród myśliwych, siedział. Słuchał, zmrużywszy oczy, słowa nie powiedział, choć młodzież nieraz jego zasięgała zdania, bo nikt lepiej nad niego nie znał polowania. On milczał, szczyptę wzięto z tabakiery ważył w palcach i długo dumał, nim ją w końcu zażył. Kichnął, aż cała izba rozległa się echem i potrząsając głową rzekł z gorzkim uśmiechem. O, jak mnie to starego i smuci i dziwi. Cóż by to o tym starzy mówili myśliwi, widząc, że w tylu szlachty, w tylu panów gronie mają sądzić się spory, o charci ogonie Cóż by rzekł na to stary rejtan, gdyby ożył wróciłby do Lachowicz. I w grób się położył. Co by rzekł wojewoda niesiołowski stary, który ma dotąd pierwsze na świecie ogary i dwiestu strzelców trzyma, obyczajem pańskim, i ma sto wozów sieci w zamku wrończańskim, a od tylu lat siedzi jak mnich na swym dworze. Nikt go na polowanie uprosić nie może, Białopiotrowiczowi samemu odmówił. Po cóż by on na waszych polowaniach łowił? Piękna byłaby sława, ażeby pan taki wedle dzisiejszej mody jeździł na szaraki. Za moich, panie, czasów. W języku strzeleckim dzik, niedźwiedź, łoś, wilk, zwany był zwierzem szlacheckim, a zwierzę nie mające kłów, rogów, pazurów zostawiano dla płatnych sług. I dworskich ciurów. Żaden pan nigdy przyjąć nie chciałby do ręki, strzelby, którą zhańbiono, sypiąc w nią śród cienki. Trzymano wprawdzie hartów, bo złowów wracając, trafia się, że spod konia mknie się biedak zając. Puszczano w ten czas za nim dla zabawki smyczej na konikach. Małe goniły panicze przed oczami rodziców, którzy te pogonie ledwie raczyli widzieć. Cóż, kłócić się o nie. Więc niech jaśnie wielmożny podkomorzy raczy odwołać swe rozkazy. I niech mi wybaczy, że nie mogę na takie jechać polowanie i nigdy na nim noga moja nie postanie. Nazywam się Hreczecha. A od króla Lecha żaden za zającami nie jeździł. Reczecha. Tu śmiech młodzieżymowe wojskiego zagłuszył. stan od stołu, pierwszy podkomorzy ruszył z wieku mu i z urzędu. Ten zaszczyt należy, idąc kłaniał się damom, starcom i młodzieży. Zanim szedł kwestarz, sędzia tuż przy Bernardynie, sędział progu rękę dał podkomorzynie, Tadeusz Telimenie, asesor krajczance, a pan rejent na końcu wojskiej reczeszance. Tadeusz z kilku gośćmi poszedł do stodoły, a czuł się pomieszany, zły i niewesoły. Rozbierał myślą wszystkie dzisiejsze wypadki, spotkanie się, wieczerze przy boku sąsiadki, a szczególnie mu słowo ciocia. Koło ucha brzęczało ciągle, jako naprzykrzona mucha. Pragnął był woźnego lepiej się wypytać o pani Telimenie, lecz go nie mógł schwytać. Wojskiego też nie widział, bo zaraz z wieczerzy wszyscy poszli za gośćmi jak sługom należy, urządzając we dworze izby do spoczynku. Starsi damy spały we dworskim budynku. Młodzież Tadeuszowi prowadzić kazano w zastępstwie gospodarza w stodołę nasianu. W pół godziny tak było głucho, w całym dworze, jako po zadzwonieniu na pacierz w klasztorze. Ciszę przerywał tylko głos nocnego stróża. Usnęli wszyscy. Sędzia sam oczu nie zmruża. Jako wódz gospodarstwa obmyśla wyprawę w pole i w domu przyszło urządza zabawy. Dał rozkaz ekonomom, wójtom i gumiennym, pisarzom, ochmistrzyni, strzelcom i stajennym i musiał wszystkie dzienne rachunki przezierać. Nareszcie rzekł woźnemu, że się chce rozbierać. Woźny pas mu odwiązał, pas słucki, pas lity, przy którym świecą gęste kutasy jak kity, z jednej strony złotogłów, w purpurowe kwiaty, na wywrót jedwab czarny, posrebrzany w kraty. Pastaki można równie kłaść na strony obie: złotą na dzień galowy, a czarną w żałobie. Sam woźny umiał pas ten odwiązywać, składać. Właśnie tym się zatrudniał i kończył tak gadać. Cóż złego, że przeniosłem stoły do zamczyska. Nikt na tem nic nie stracił. A pan może zyska? bo przecież o ten zamek dziś toczy się sprawa. My od dzisiaj do zamku nabyliśmy prawa i mimo całą strony przeciwnej zajadłość dowiodę, że zamczysko wzięliśmy w posiadłość. Wszakże kto gości prosi w zamek na wieczerze dowodzi, że posiadłość tam ma albo bierze nawet strony przeciwne, Wezwiemy na świadki. Pamiętam zamyś czasów podobne wypadki.